Siema, jestem Cześć, witam z kolejnym odcinku na moim kanale z PC Simulatorix, a w dzisiejszym odcinku odblokuję sobie wielkanocną deskę. Oczywiście chodzi mi tutaj o tą deskę, którą jeśli sobie tutaj wejdziemy właśnie w deski, no to jak widzicie mamy tutaj o tą oto deskę. Jest, jak widzicie, deska wielkanocna za Wielkanoc 2023, a więc właśnie w dzisiejszym odcinku sobie ją odblokuję. A więc w sumie będzie to już na moim koncie, uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deska. Będzie to 6 deska już na moim koncie, a więc tutaj kolejna deska do mojej kolekcji w dzisiejszym odcinku będzie dodana. A więc słuchajcie, na samym że zostawcie oczywiście suba, dzwonkiem, osobkę w grę pod filmem, a ja już tutaj oczywiście idę sobie odblokować tą deskę. My ogólnie idziemy sobie tutaj na początek na ten wielkanocny event, więc tutaj sobie w sumie pojedźmy deską, żeby tutaj szybciej się wbić jakby na górę na ten event, więc uwaga, dobra, cyk, skaczemy sobie dalej, bo tam mamy właśnie ten cały event, gdzie mamy też pomieszczenie, w którym możemy sobie odblokować deskę po ukończeniu oczywiście zadań. I ogólnie ja wam powiem, że ja te zadania już wykonywałem i mam te zadania wykonane, więc teraz wystarczy, że tak naprawdę tą deskę, słuchajcie, odbiorę, więc wykonywałem te zadania. No i mam nadzieję, że zaraz uda mi się tą deskę zdobyć, więc uwaga, klikam E i uwaga, muszę tutaj wrócić na hardkorowym trybie, czyli tak jak myślałem, więc niestety, ale muszę tutaj wejść jeszcze raz na hardkorowym trybie, więc widzimy się na hardkorze. Ale zanim jeszcze przejdę na tryb hardkorowy, to chcę was poinformować o tym, że słuchajcie, na moim koncie pojawił się nowy huge pet, ponieważ zdobyłem właśnie nowego huge peta, a jest to huge easter bunny. A więc w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że odblokuję sobie za chwilę oczywiście tą wielkanocną deskę, no to tutaj też was informuję o tym, że zdobyłem tego właśnie huge easter bunny, a więc mam również tutaj nowego wielkanocnego huge peta. A więc dobra, widzicie, ja już jestem tutaj właśnie na hardkorze przy tym samym miejscu tak naprawdę. No i uwaga, klikam sobie tutaj E i tutaj już na pewno udamy się tą deskę odblokować. W takim razie klikam, no i uwaga, cyk, jak widzicie, odblokowałem, tak naprawdę ukończyłem ostatnie zadanie wielkanocne, no i w tym momencie klikam sobie E i jak widzicie, odblokowałem pomieszczenie, w którym mamy, słuchajcie, do odebrania właśnie tą wielkanocną deskę. A więc jak widzicie, klikam sobie tutaj E, no jak widzicie, mam w tym momencie odblokowaną właśnie tą wielkanocną deskę. A więc tutaj swoją drogą w ogóle bardzo fajnie wygląda to pomieszczenie i bardzo fajnie są moim zdaniem zrobione, niż tak jak na przykład było to przy świątecznych deskach, gdzie po prostu sobie dostawaliśmy deskę. A tutaj jak widzicie, mamy też właśnie takie dodatkowe fajne pomieszczenie, które też przy okazji właśnie fajnie wygląda, więc no jak najbardziej ciekawe co zrobione i na pewno lepiej niż przy na przykład właśnie świątecznych deskach, gdzie były właśnie one do odbierania. Więc wychodzimy sobie z tego pomieszczenia, no i uwaga, wracamy sobie w sumie tutaj na dół, więc w sumie sobie tutaj przeteleportujmy się nawet na shop. No i uwaga, w tym momencie pora może odpalić tą deskę, więc okej, włączam sobie deskę, jak widzicie, tak się to tutaj prezentuje, więc kolejna deska jest w mojej kolekcji, jak widzicie. Mam tutaj deskę z trzema ogniami, z jednym, z dwoma, z trzema, z jednym i teraz mam kolejną deskę z dwoma ogniami, więc w sumie dwa ognie ma również deska Rudolf za święta 2022, a więc bardzo fajnie, bo jak widzicie, mam tutaj tak naprawdę 1/3 desek w PC Simulatorix, jak widzicie, bo jeden rządek na trzy rządki, więc bardzo fajnie, bo dosyć, no coraz więcej jest tych desek, jak widzicie, kolejna deska jest już tutaj na moim jakby koncie. No i w tym momencie myślę, że pora sobie ją przetestować, a jako, że mamy, słuchajcie, aktualnie tak naprawdę, no, Easter Egg Hunt, no to myślę, że najlepiej będzie sobie poszukać tutaj jajka, bo wiadomo, że wtedy będę musiał jakby jeździć na tej desce, no i wtedy, no, będę po prostu sobie jakby tą deskę tak jakby testował, no i tutaj będę sobie mógł z niej korzystać, więc w sumie tutaj odbierzmy sobie najpierw może te tutaj nagrody, okej, proszę bardzo, i lecimy sobie tutaj do pierwszego jajka. Uwaga, cyk, odbieramy sobie tutaj pierwsze jajko, no i zobaczymy, mamy tutaj, jak widzicie, Egg Chica, więc mamy tutaj na początek Epika, dobra, więc sobie troszeczkę tych jajek tutaj pootwieram, może coś ciekawego przy okazji się uda trafić, w sumie to te jajka będę, słuchajcie, tutaj skipował, więc sobie tutaj będę je pomijał, żeby one się otwierały jak najszybciej. Uwaga, cyk, proszę bardzo. Na razie mamy tutaj same te kurczaczki. W sumie to, słuchajcie, może sobie odpalę jakieś boosty nawet, żeby mi tutaj, żeby miał tutaj lepsze szczęście. A więc tak widzicie, jestem już tutaj przy boostach, no i w sumie jedyne, czego nie mam odpalonego, no to Ultra Lucky. Więc odpalam sobie tego boosta, no i teraz już można sobie otwierać te jajka dalej. Więc szukamy sobie tych jajek, okej, proszę bardzo, tutaj mamy kilka obok siebie. No i uwaga, zobaczmy, co tutaj wypada. Mamy tutaj teraz legendę, okej, lecimy sobie od razu dalej. No oczywiście w tych jajkach też może trafić już peta, więc być może tutaj nawet uda się zdobyć w tym filmie już peta. To by było naprawdę bardzo mocne, bo oprócz tej deski, no udałoby się jeszcze dostać huge peta, no to by było coś naprawdę bardzo ciekawego, więc uwaga, zobaczmy, tutaj mamy teraz Epika, więc okej, okay. I w ogóle swoją drogą, w ogóle tak, jeśli chodzi właśnie o tą deskę, no to moim zdaniem była to w ogóle, jeśli chodzi o te deski w sumie, które zdobywałem właśnie za różne zadania, bo za zadania zdobywałem tą deskę, no oczywiście tą deskę, no i tak naprawdę jeśli chodzi o właśnie zadania, to moim zdaniem była to zdecydowanie najłatwiejsza deska w sumie ze wszystkich właśnie desek do zdobywania za różne zadania z okazji jakiegoś eventu. No, tych zadań były tak naprawdę 3 i były to zdecydowanie najłatwiejsze i najszybsze zadanie do zrobienia. I tutaj myślę, że tak naprawdę nawet gracze, którzy tak naprawdę, no, wchodzą dopiero co do gry,
którzy mają nawet oblokowane kilka krain, mogą sobie na spokojnie to zadanie, jakby tą deskę i te wszystkie zadania właśnie wbić, bo z tym akurat nie mam problemu, bo były to naprawdę bardzo łatwe zadania, nie wymagały one jakoś bardzo dużo czasu i były to też tylko 3 zadania i naprawdę bardzo fajnie, że tutaj, no nie było też takie bardzo trudne, więc była to tak naprawdę no, jedna z łatwiejszych desek do zdobycia w grze, a myślę, że bardzo fajnie mieć ją w kolekcji, no bo wiadomo, że ta deska będzie jakby... Wiadomo, że już się nie będzie dało zdobyć, no i będzie miało to tak naprawdę coraz mniej graczy w sumie. No i będzie, jest to bardzo limitowana rzecz tak naprawdę, więc myślę, że bardzo fajnie jest to w swojej kolekcji właśnie desek. A jak widzieliście, ja już tych desek mam 1/3 w PC Monitorze, bo jeden rządek na 3 rządki, więc myślę, że bardzo fajnie. Okej, to jak widzicie 15 jajek już mi się udało zdobyć, okej, to teraz 16 jajko. Na razie nic ciekawego nie wypadło, ale tutaj na spokojnie, bo wiecie, na razie może nic ciekawego nie wypadnie, a za chwilę może wypaść coś tutaj mocnego. Więc okej, zbierzmy sobie tutaj jeszcze kolejne jajko, okej, proszę bardzo, cyk. Oczywiście to sobie otwieram te jajka, żeby no, tak jak mówiłem wcześniej, żeby sobie tutaj pojeździć tą deską, żeby sobie tutaj tą deskę jakby przetestować. Oczywiście to nie jest deska najszybsza w grze, bo nie ma ona 3 ogni, ale jak widzicie, no tutaj pokażę jeszcze raz, ma ona 2 ognie, więc w sumie jest to lepsza deska niż na przykład ta deska fioletowa, którą możemy sobie zdobyć właśnie na hardkorowym trybie. Tutaj o sobie mogę pokazać, jakby ktoś nie wiedział, w tym oto domku, który jest teraz tutaj za tą kłódką, możemy sobie tutaj oczywiście w tym pomieszczeniu zdobyć tą deskę w hardkorowym trybie. I ona ma właśnie 1 ogień, a ta ma 2 razy więcej, bo aż 2 ognie, więc no tutaj myślę, że bardzo fajnie, więc polecam sobie tą deskę wbić, kto nie ma jej wbitej, no bo wiadomo, że no tej deski się nie będzie dało już później odblokować, więc no bardzo fajnie taką deskę w ogóle mieć właśnie w kolekcji, zwłaszcza jak ktoś sobie kolekcjonuje deski. O, tutaj mamy kolejne jajko, dobra, proszę bardzo, cyk, tutaj sobie jeszcze w sumie przejedźmy w tych miejscach, w których już byłem, bo jakoś za bardzo się na tych jajkach tutaj nie skupiam, za bardzo ich po prostu nie szukam, tylko jak jakieś jajko widzę od razu, no to je otwieramy. Tutaj się może rozejrzyjmy i może tutaj jakieś jajka jeszcze będą, ale z tego co widzę, tutaj wszystko jest w sumie odebrane, tak mniej więcej jak sobie tak patrzę, tutaj wszystko mamy, okej, tutaj jeszcze jedno jajko widzę, więc sobie odbierzmy kolejne jajko, okej, proszę bardzo, mamy tutaj kolejne jajko odebrane i w sumie co słuchajcie, może teraz się przeteleportuję na jakiś inny świat, więc teleportujmy się tutaj sobie może na Tech World. Myślę, że Tech World będzie spoko, w takim razie tutaj się teleportujemy. No i tutaj jeszcze kilka jak sobie otworzę, więc oczywiście odpalam sobie deskę, żeby tutaj jeździć sobie na tej desce. Aha, ja akurat mam pełny ekwipunek, więc sobie zwolnię miejsce. A więc okej, ja już sobie trochę miejsca zwolniłem, no i mogę sobie w takim razie wybrać kolejne jajka i w ogóle w sumie tutaj nie powiedziałem, jakie były te zadania, żeby zdobyć tą deskę. Bo oczywiście tych zadań na tym filmie nie robiłem, tylko robiłem je przed tym filmem, a jak widzieliście, no na tym filmie po prostu odblokowałem sobie tą deskę. A więc jeśli chodzi o zadania, które były do zrobienia, żeby odblokować tą deskę, to trzeba było, słuchajcie, zdobyć, a tak naprawdę nie zdobyć, tylko w sumie zniszczyć monety wielkanocne. Trzeba było zniszczyć ich chyba 150, coś, tak mi się wydaje, że trzeba było zniszczyć ogólnie te monety, które mamy tutaj. 150 takich monet trzeba było zniszczyć. Później trzeba było zniszczyć chyba 50 tych jajek, tak mi się wydaje. Nie wiem dokładnie, ile trzeba było tego wszystkiego zniszczyć, bo akurat na tym się skupiałem, ale trzeba było najpierw... Pierwsze zadanie to było właśnie niszczenie monet, drugie to było niszczenie jakby tych właśnie jajek z monetami, a trzecie zadanie to trzeba było właśnie... znaleźć 100 jajek, które właśnie otwieram teraz tak naprawdę. Czyli właśnie te jajka, które są porozrzucane po mapie i trzeba było ich otworzyć na pewno 100. Tego akurat jestem pewien, że trzeba było ich znaleźć 100. No więc tak to tutaj wyglądało ogólnie. Więc były właśnie te takie 3 zadania, więc no tak jak sami się możecie domyślić po tych zadaniach, jak one, jakie przedstawiam przed chwilą, no one naprawdę nie zajmowały jakoś bardzo dużo czasu i ja w ogóle myślałem, że ogólnie... O, tutaj akurat mi się jakiś bus skończył i ja myślałem, że ogólnie tej deski nie wbiję, bo myślałem, że te zadania będą jakieś trudne, że będzie ich sporo, a było ich tylko 3 i była to naprawdę, jeśli chodzi o te deski właśnie z różnych eventów, no to tak jak mówiłem już wcześniej w sumie też, no była to zdecydowanie najłatwiejsza deska do zdobycia z tych wszystkich, które zdobywałem sobie, więc okej, to mamy kolejne jajko i mamy słuchajcie tutaj mityka, więc bardzo fajnie, bo do tej pory nie wypadł mi żaden mityk i bardzo fajnie, bo w końcu udało się tutaj trafić mityka, a więc jak najbardziej fajnie, bo w końcu mamy tego mityka, bo tego mi tutaj słuchajcie brakowało. Oczywiście tutaj jeszcze bym mógł trafić już peta. Ale to wiadomo, że na to jest naprawdę, no dosyć mała szansa, więc zobaczmy, może tutaj się jeszcze uda, uwaga, no niestety nie, ale mamy słuchajcie mityka, więc i tak bardzo fajnie, bo udało się chociaż trafić mityka, więc no jak najbardziej jestem zadowolony. Oczywiście jak widzicie, no udało mi się odblokować też tą deskę, a więc w sumie w dzisiejszym odcinku myślę, że to już by było na tyle, także trochę też tych jak sobie potwierałem, a więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem oraz łapkę na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!